Siemanko ludziska, witam was na kolejnym odcinku Wilczego Szlaku w cudownym Peak District. Jestem nienormalny, jestem walnięty, jest godzina coś tam po 9 rano, sobota. Ja skończyłem dopiero pracę o 6 rano, a pracuję fizycznie, zaznaczam. Sprawdziłem pogodę i w ten weekend jest to jedyne okienko, kiedy mogę cokolwiek zrobić, wyruszyć na trasę, ponieważ są zapowiadane opady przez cały weekend praktycznie. No więc stwierdziłem, że nie będę spał. Wziąłem szybki prysznic, zjadłem siadanie, wypiłem mocną kawę i jestem już w tej chwili w Peak District na szlaku. Mam nadzieję, że jakoś to wytrzymam. Mam nadzieję, że będzie dużo adrenaliny dzisiaj. Wieje bardzo silny wiatr, więc przepraszam was z góry za zakłócenia, które będzie słychać w głośnikach. Ale nic na to nie poradzę. Mi też w uszach gwiżdże, więc jakoś to musicie wytrzymać. Kod pocztowy do miejsca, w którym jestem, wrzucę pod filmem. Natomiast nie jestem dokładnie na parkingu, który wam wskażę, bo jest płatny. Ja oczywiście wybrałem się bez miedziaków. Więc jakimś cudem wcisnąłem się na miejscu, gdzie można stanąć za darmo. Tutaj zostawiam samochód i ruszam. Resztę będę wam opowiadał po drodze. Temperatura jest około 2-3 stopni. Mój telefon pokazuje, że odczuwalna jest minus 5. Aż tak źle chyba nie jest, ale jest chłodno, wieje. Jeszcze godzinę, dwie godziny temu padał śnieg. Później mają być opady deszczu, więc może być wesoło. Tam na górze podejrzewam, że dostanę nieźle w kość, ale chciałem, jestem. Ruszamy, dość gadania. Jestem dzisiaj w okolicach masywu Bliklow, niesławnego Bliklow, gdzie rozbiło się wiele samolotów. Na kanale możecie zobaczyć film o B-29 Superfortecy. Natomiast jestem na północ w tej chwili od Bliklow i będę się wspinał na masyw zapomnianą ścieżką. Znalazłem o niej informację na YouTube. Jakiś angielski YouTuber wybrał się tędy. Nie ma tutaj oznakowanego szlaku. Została ta ścieżka wycofana z użycia jako zbyt ryzykowna. No to wystarczyło dla mnie jako pożywka, jako zachęta, żeby się temu przyjrzeć. Znalazłem więcej filmów, więcej informacji. Znalazłem to na mapie. I właśnie szukam wejścia na ten trudny szlak. To nie będzie dzisiaj bułka z masłem. Myślę, że będzie hardkorowo. Dodatkowo ta pogoda, która lada chwila grozi deszczem. Wydaje mi się, że jestem w miejscu, gdzie powinienem odbić ze ścieżki, ze szlaku i udać się w górę, bo tutaj schodzi w dół strumień, a wzdłuż strumienia będę się wspinał. No zobaczmy. Próbujemy. No kochani, trasa zapowiada się naprawdę dobrze. Zobaczcie, jestem na razie na jej początku. A jak pięknymi zakamarkami muszę się przeciskać. Ta trasa nazywa się Wild Boar Clough, czyli w wolnym tłumaczeniu wąwóz dzika. No bo dzikiej świni to brzmi brzydko. Już jest dobrze. Będziemy się musieli dostać tam na górę, wzdłuż strumienia. Postanowiłem uwiecznić resztki śniegu, który bardzo szybko się topi, ale wciąż jeszcze jest obecny w zakamarkach. Na dowód, że was nie kłamałem. Dzisiaj padał tu śnieg. Uwaga, ujęcie z ręki, więc będzie się trzęsło. Jak widzicie, mój gimbal
jest w tej chwili odmontowano z telefonu. Słuchajcie, od ostatniego ujęcia, kiedy kręciłem i mówiłem o śniegu, minęła jakaś godzina. Nie wiem dlaczego mam. Miałem ponad połowę baterii w telefonie i nagle po prostu się wyłączył. Nie szło go już odpalić. Na szczęście mój gimbal, który właśnie wam pokazuję, czyli urządzenie do stabilizacji telefonu, jest również powerbankiem. Ale okazało się, że telefon i powerbank nie wystarczy. Potrzeba jeszcze kabelka, żeby je połączyć. A kabelek miałem w samochodzie. Więc z racji tego, że godzina była wczesna, wróciłem do auta i teraz jestem z powrotem w punkcie wyjścia. Telefon ładuje się z gimbala. Ja teraz chwileczkę odpocznę. Przed chwilą padał lekki deszczyk i zaraz ruszam dalej. Co wspinaczka nie była jakaś bardzo ciężka, taka średnia bym powiedział, ale prawdziwe wyzwanie zawsze się tam wyżej od tego mini wodospadu, który widzicie. Zaraz się tam wybieram, pokażę wam go z bliska, no i od tamtego momentu powinno być już trochę bardziej hardkorowo. Strasznie wieje, w tej chwili jest już tak, że potrzebuję praktycznie obu rąk, żeby się tu wspinać, a co krok to piękniejszy zakątek. Muszę wyciągać sprzęt, żeby kręcić. Oczywiście można się tutaj wspiąć łatwą ścieżką gdzieś tam po zboczu, ale to na pewno nie będzie taka frajda jak wspinanie się tutaj. No zobaczcie, czy to nie jest po prostu bajeczny zakątek. Bardzo śliskie są te zielone kamienie, oszale. O! Rewelacja. To jest po prostu cudowne. Brak mi słów. Czuję już zmęczenie. Jestem na nogach i praktycznie cały czas mam wysiłek fizyczny od kilkunastu godzin. Ale warto. Zaraz spróbuję się tutaj wspiąć. Coś pięknego. O wow, ledwie pokonałem jeden wodospad, a oto już jest następny, jeszcze większy, coś pięknego. No tutaj telefon jednak schowam, nie będę wam pokazywał jak się wspinam, bo zdecydowanie będę potrzebował dwóch rąk. Zastanawiam się, jak tutaj wejść wyżej. No tutaj będzie trochę ciężko.
ale widzę teraz tutaj z boku, o, taki zakamarek jak gdyby stworzony dla mnie. Tutaj się wcisnę. Dotarłem już niemal na szczyt Bliklow, no może nie Bliklow jeszcze samego, ale na masyw, do końca wąwozu niemalże. Chmurki nam się zbierają na niebie, wciąż jest chłodno, pokażę wam. Wciąż znajduję odrobiny śniegu między kamieniami i chyba w tym miejscu, ponieważ tak troszeczkę mniej wieje, zrobię sobie mały postój, zjem coś i wypiję kawę. Póki nie pada, no bo później może się to okazać trudne. Wodę będę gotował, właściwie to już gotuję, w takim zakamarku na uboczu. Ale chodzi o to, że jest tutaj trochę mniej wiatru, a silny wiatr potrafi bardzo rozpraszać płomień palnika i wtedy to gotowanie wody jest długotrwałe, dużo gazu się zużywa, także jeśli nie macie osłony takiego parawanu, to trzeba szukać osłony terenowej. Zastanawia mnie bardzo, skąd ta nazwa. Wąwóz dzika. W sumie miejsce dosyć trudno dostępne. Nie wyobrażam sobie dzików, które mogłyby tutaj się dostać i po tych skałach hasać. Dzik to raczej trzyma mordę nisko i ryje w ziemi w poszukiwaniu żołędzi czy tam czegoś innego, trufli. Ja no, gadam sobie, jestem zmęczony. Wybaczcie mi. Czekam na posiłek i na kawę. Po prostu pitolę głupoty. Przyzwyczajajcie się. Mam nadzieję, że mnie słychać. Szum wody jest cudowny, ale głośny. Jestem już po posiłku. Zbliżam się do szczytu, do końca wąwozu dzika. No pojadłem. Zrobiłem się teraz ciężki, ale na szczyt wejdę. Zmęczenie. Powoli mnie dopada, ale jeszcze się trzymam. Wracał będę trochę inną drogą, tą prostszą i jeszcze coś tam dla was ponagrywam. I tak oto dotarłem, kochani, na szczyt, ostatnie podejście, stąd bierze początek cały ten potok. Pokonałem wąwóz dzika, pomimo zmęczenia, czuję się z tym bardzo, bardzo dobrze, ależ cudownie. Posłuchajcie przez chwilę ze mną szumu strumienia. Szybki rzut oka na mapę.
kod pocztowy, który wam podam, będzie dotyczył tego parkingu. Ja tam nie zaparkowałem, ponieważ opłata jest tylko gotówką. Nie miałem przy sobie srebrników, tylko kartę, więc nie mogłem tam zaparkować. Ja zatrzymałem się tutaj na narożniku, przy tamie, przy moście. Jest kawałek darmowego parkingu. Przełęcz dzika, wąwóz dzika znajduje się tutaj. I tędy weszliśmy razem na Bliklow. Także trasa nie jest długa. No, zrobiłem parę kilometrów, między innymi przez to, że musiałem się wrócić. Ale dosyć wymagająca. No i cóż, kochane ludziska, to wszystko na dzisiaj z Wilczego Szlaku. Jestem już dość blisko auta, zrobiłem sobie jeszcze mały postój pod drzewem, żeby się z wami pożegnać. Marzę o gorącym prysznicu i o łóżku. Warto było. Chciałem sobie samemu i wam pokazać, że można, że warto, że nawet jeżeli jesteśmy zmęczeni, ale jest to jedyna możliwość, żeby spędzić czas w terenie, to warto pokonać własne słabości i ruszyć. Naprawdę zachęcam was. Odpoczywać będziemy, jak będziemy starzy i niedołężni. Póki można, ruszajmy się, korzystajmy z pięknej przyrody. A jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, za tydzień, to jest sobota przed świętami wielkanocnymi, będzie akcja w Peak District na Snake Woodlands, na przełęczy węża. Jeśli nie zapomnę, to pod tym filmem również wrzucę link do tego wydarzenia, albo przynajmniej postkod. O godzinie 11 jest zorganizowana akcja sprzątania lasu na Snake Pass. Akcję tą organizuje grupa facebookowa Górska Włóczęga UK. Bardzo polecam tą grupę, oprócz ciekawych materiałów znajdziecie tam bardzo prężnych administratorów, którzy organizują sporo spotkań w terenie, wspólnych wypadów. Ostatnio było topienie marzanny, teraz będzie sprzątanie. Jak najbardziej popieram takie akcje. Ja osobiście mam zamiar wziąć udział także w przyszłą sobotę, to jest bodajże 3 kwietnia, o godzinie 11 na Snake Pass, na parkingu. Zabierzcie ze sobą, jeżeli się wybierzecie, jakieś worki na śmieci, jakieś rękawice. Organizatorzy coś tam zapewniają, ale lepiej mieć niż zostać bez. To wszystko z mojej strony. Serdecznie wam dziękuję. To był bardzo, bardzo intensywny dzień. Trzymajcie się i do zobaczenia na Wilczym Szlaku.